Halo, halo, cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam cię, drogi widzów, w kolejnym odcineczku z Wreckfesta na moim kanale. Lecimy sobie z serią, gdzie sprawdzamy dane auto, ale ze mną najważniejsze w tym wszystkim jest Adaś. Aha, witam serdecznie. Jest Tanas. Dobry. Jest Biały. Dzień dobry. I najważniejsze, co może być, jest z nami w końcu Brączek. Witam serdecznie. Bardzo się z tego cieszę, że wreszcie udało się naprawić Bronkowi to, że może wbić do Wreckfesta i z nami ponagrywać, bo naprawdę teraz już mamy tak konkretną ekipę, że to niepojęte. Dzisiaj niestety no dużej liczby osób nie ma, ale no wiadomo, niektórzy robotę mają, więc niestety nie wszyscy mają czas wbić. Dlatego też, o kuźwa, zawadziłem chłopie kołem tam, ale dobra, ważne, że migam, to chociaż tutaj jestem w stanie gdzieś przejechać. Dobra, i gonimy. Dzisiaj Killer Bee, ogólnie powiem wam szczerze, nie pamiętam kiedy tak Killer Bee, bo może były jakieś wyścigi. Tak. A dzisiaj mówię, dobra, bierzemy i jedziemy. O kur... O, ojciec poleciał. O kurwa, ja też! Chłopie, widziałeś jak to biło? Czemu on na bokiem tak postawiło, na, to? Na bok, boczne bandy podbijają. O Jezus, ale tutaj będziemy mieli kurwa, z botami na plaku. Ale będziemy mieli tu jaja z botami. Tym tylko zahaczysz kołem i od razu na bok się przewraca. No i dobrze, będzie przynajmniej coś innego. Nie po siódmym. Boże, tu gościu pułapka. Gościu, kurwa, na środku. No dwa razy wyjebałem w tą samą dziurę! Czaisz to? Dwa razy w to samo uderz... Kurwa, gdzie ty wielki się... Kurna. Prajezie mi. Tusku. Poznania. Jak się pchają! Przepraszam bardzo. Bo ja pierdolę w poprzek, jakieś chyba strajki rolnicze są. Albo samochodowe bardziej. Rozjebałem sobie sam furę, nie? To jest najlepsze w tym wszystkim, ludzie, że rozjebałem sobie sam furę. O Jezu, przypieprzy w dupę. O Boże. To nie był Biały. Nie cię kur... Wizlu. Ale widziałem jak perfidnie w ciebie wjechał. Ja pierdzielę. Przepuść mnie. Na lewy. Ja pierdzielę, oni się nie nadają, ty. Jakiś gościu tu Fiatem 125, tak kurwa poprzek tyłem jedzie. Ja. Kurwa, jak wyjebie trzeci raz tą dziurę, to wychodzę od razu. Dobrze, nie? Że karpiowozu nie ma. Dobra, Ogólnie to odcineczek na majówkę, więc nie wiem kiedy będziecie się przy nim świetnie bawić, ale mam nadzieję, że kiełbachę dobrą sobie do tego oczywiście. Ale gryla pewnie. Zagryziecie. Ja pier... Zaczek. Prawie leżałem na boku. Ale odgrzynęłem, nie wiem jak, ale... Ja pierdolę. Popie, jakim busem mnie chce wyprzedzać. Jak mnie gościu popchnął na ciebie. Zostaw mnie, łachmyto. A to koniec już, ułem. Tak. Ja pierdolę, dawaj Andrzej, dawaj. Jest! No nie! Które? Piąte! Powiem wam piąte. Z tego, że byłem, nie mam pojęcia, Boże, ile mordo, część, 14. Przez którą część wyścigu. Co tam się dzieje? No ja byłem z Bronkiem, się ścigałem w pewnym momencie, więc ja byłem gdzieś prawdopodobnie 17-18. To, że ugrałem piąte miejsce, jestem naprawdę pod mega zajebistym wrażeniem. Cieszę się, że mieliśmy Killer Bee, bo naprawdę to było chyba najbardziej ominięte auto przez 10 odcinków. Przodu nie miałem, kurwa, jak dojechałem do końca. Przez 10 odcinków, minimum. Nie kojarzę, żeby chociaż ktoś raz Killer Bee wziął. Nie, na pewno nie, bo no. Rzadko bierzemy Elki, to po pierwsze. Także... Jeżeli bierzemy Elki, to Hammerhead, Boomer. Myślę, że coś spoko, takie. Wiecie, póki Bronek jeszcze nie ma, wiecie, kasy, żeby też te silniki niektóre poulepszać nie, i w ogóle, no to wiadomo, o, Wii U. Dzisiaj w końcu ja nie wybieram, więc jest to dla mnie fajne. Wiesz co, no było dużo razy, ale może być, daj trzy okrążenia tylko, nie? Dobra. Lepiej pojedziemy po kilka razy, ale krótsze. Na pewno bym chciał jakiś też dłuższy tor się objechać. Myślę, że rozwalankę można by było jedną spróbować, ale to tak później. Dobrze. Tak gdzieś sobie jakąś śladeczkę rzucimy, ale na pewno jakaś jedna bekowa traska by się przydała, jakaś ósemeczka na pewno tym, bo nie wiem, raczej to nie jest jakieś auto, które jest bardzo wytrwałe. Widać, że Biały zmienia, mamy piękną pogodę, musimy też... Nie mamy pucharu? Mamy. To czemu nie startujemy? Może nie jest ten... Jakiś inny Biały ostatnio... Nie, może po prostu startowania nie są. A, bo tam chyba startujemy z przodu, więc to trzeba... Odwróconą kolejność, przepraszam. To trzeba będzie zmienić, bo wtedy faktycznie gdzieś tam jednak ci, co startują z końca, powinni mieć niby trudniej, ale jest nawet i łatwiej, można śmiało powiedzieć. Zawsze coś tam można się pobawić z botami. Biały? Przepraszam. Kurwa! Kurwa, na chuj ty hamujesz? Musiałem. Czemu? Bo jakbym nie zahamował, to wyleciał tak ty. Nie, gdybym od ciebie się nie odbił, to by było i... O, ten fajny auto, nie wiedziałem, że można malować. No to co malowałem sobie, nie wiem. Takie same. Brączkowski, jak tam? Jadę! Gdzie jesteś? Tyłu! Dobra. Jak tu takie kolosy wielkie jadą, po pierwsze mnie spychają na bok. No kurwa. Dobrze. Przepraszam. Tak mi do zera schamowałeś tym uderzeniem, że... O Jezus! Biały robił Afganistan mi.
Ale się odbiłeś tam od drzwi. No. On chciał wejść, a drzwi zamknięte i... To się da. O, to się nie hamuje na tym zakręcie, tylko tak pięknie się leci. No tak, tylko że wiesz, też trzeba z głową. Jakby słyszę, że ktoś mi z tyłu zapierdziela, to wiem, że przypieprzy we mnie. Ale jak nie hamuje, jeżeli byś nie hamował mordo, no to nie ma jak cię przypieprzyć. No, ale wiesz, o to chodzi. To trzeba myśleć głową. Pamiętam. Dobrze. A czym kurwa myślisz? Ja nie nogą? Ja nie powiem, czy Mata myśli. Chuuu... O ja pierdolę! Co to było? Chłopie, na końcówkę kamery mi załapało, jak tylko auto na sztorc kurwa leci. Co to było? To chyba biały chciał mnie pierdolnąć na tym zakręcie, tak mi się wydaje. Co? Jak mnie nie ma. Ja jestem daleko za... A kto to kurwa tak ściął? Ja, znaczy ja ten... Ja wyleciałem, bo zahaczyłem. Nie wiem o co zahaczyłem, bo tam nie ma nic. Tam tarka chyba musiała być. Tarka, człowieku. Pumeksem, weź sobie pięty na smaruj. Może tam ktoś bokiem stoi. Kurwa mnie zepnął! Kurwa, bo ci jemne. dobrze jest, 3 na 3 okrążenia jest dobrze. Co te znaki tu postawił? Dobra. Jest git. Ole to... Co tu jest? A dobra, no jest ten. Jest ten zwalniacz, jest wyżej. Bokiem. Jest, jakbyś mnie zepnął na ostatniej procedurze. Dobra, Brunczkowski, Eugeniusz, gdzie jest? Tam tu jest Brunczkowski. Tego poznaję. Brunek? Dobrze, zapraszam. Dojedziesz. Bo za tobą wielki harpagan jechał. Kurwa, ja ci z botami walczę od samego początku. Beka, bo na razie obydwa wyścigi na trzecim miejscu. Jakbyś... A nie, jest, już są punkty. Nie załadowało chyba ty, tylko nie, musisz... A, są, właśnie, tylko zmień... nie ma odwróconej kolejności. A myślisz, że to nie rozwali? Nie będziemy musieli od nowa? Dobra. Już jest zmieniona. No to dziękuję bardzo serdecznie i... Coś ciekawego liczę, coś ciekawego, tylko nie chciałbym biały dzisiaj chyba jechać tych torów takich minecraftowych, wiesz które, nie? Co wczoraj no, to jeździć. Wczorajsze. Nie, nie mam ochoty, bardzo dużo ich było, więc liczę na coś, co dawno może nie jechaliśmy. Myślę, że wiesz co by było fajne? To ten taki owal, ten co się wjeżdża na tą bandę tak wysoko, zjeżdżasz i jest tak, na mecie lekkie hopki, później masz półkole. I są te hopki, no, wiem, takie dwie, lewa, prawa. Jakbyś to gdzieś znalazł, by było naprawdę super. Czy to jest ósemka? Dobra, fajnie, bo dawno jej nie jechaliśmy. A, to na razie ma zostać, tak? Tak, jak nie tego... będzie, nie, to później możesz włączyć. Niech zostanie ósemka, bo jakąś ósemkę chciałem, a to jest ósemka. No kurwa ciekawa, bo tu jeżeli ktoś szybko wystrzeli, to chwila, moment, jest w stanie spotkać się... Jo? No, tylko nikt z mnie, na Janders. Ja patrzę na TS-a, mówię. A Jankus nagrywa Down the Road właśnie, więc jest w trzecim sezonie. Daj tam ready. No już, bo muszę jeszcze raz mapę znaleźć, bo jak powiedział, że chce tamtą, to poszukałem. Aha, dobra, to przepraszam. Ale wróciliśmy do tego. Dobra, gotowy? Gotowy. No ja byłem na pierwszym wyścigu, miałem trochę słabą pozycję, dlatego też tych punktów trochę brakło. Ostatnio te serwery nam lagują. Był live'ik wczoraj. No niestety, tam przez to, że jest tyle ludzi na serwerze, mieliśmy wczoraj pełny serwer. Przepychaliście się wręcz, tylko ktoś wyszedł, to za chwilę ktoś wchodził. I powiem wam, że naprawdę masakra pod względem no lagu była nieziemska. Bo jakby nie patrz... No kurde... Co się Bolek stało? Chuj mnie Bogu zostawiło. Bronek, poczekaj. Kurna z Junglesem, nawet go nie ma tak naprawdę. Ej, ktoś chyba się ten bokiem postawił. No to od nas bokiem poszedł. Ja z Junglesem czekałem. Puść mnie. O, czyta nas już. Dobra. Już jestem jak coś. Byłem kurwa, jakiś pet jedzie z przodu. To ten. Biały pewnie, co? O, ten Fiatem jedzie tutaj 125 P, zobacz, biorę. Ja pierdolę. Ale tam Tanasowi tylko tył zarzuciło. Ładuję się na niego. Na tego peta. No, jest loka. Nie wiedz, tak. Kurwa, nie mogę wyjechać. Ajajaj. Nie! Fale goga do... Nie! Dobra. Ty kurwa, zaczyna już. Pięć okrążeń, mało. Kurwa, pan nas powędrza po zewnętrznej, ja pierdolę. No co za skór... bot! Stanger love, kurwa, ci dam love! No nie znowu! No kurwa, zostaw mnie! Bronka zmiotła z plaży. Dałem ci świnia z wielkim love. Ale Bronek go odepnął! Po o białe. Boże! Dziesiąty! Mogłem zahamować. I ten co bączki kręci? Jest! Kurwa, nie wiem. No kurwa, pójdź mnie, bo ci jebnę!
Yander! Jest Simon, pojebie! A nie, Yander jest dublowany. A! Serio? Nice. Ja jebie cię! Pecie jebany! Nice! No o ja pierdolę! Zajebie ich! Ja. Na 12 miejsce mnie kurwa wypchnęli bokiem. Ole, tego peta będę bił. Na 9 miejscu bity, co rozumiesz? Był. O, ale fajne, ja jestem w szoku, jak to szybko przeszło. Zajebiste taki lepiej. Ale według mnie powinno być więcej okrążeń, bo nawet więcej, nie było więcej, dobrej. Ja też myślałem, że tu dałeś zdychę. Ale dobra. Będziemy przynajmniej więcej wyścigu mogli. To jeszcze jaką już MSK później możesz rzucić, nie? No, Bronek dwa razy. Ja się minąłem. O, jest, pięknie. Tu daj, mordo. 6, 7, coś. Daj 6. Daj 6, bo tu dopiero będzie się działo przy takich więcej właśnie powyżej piątki okrążeniach, nie? Podam 7. Szybkie trasy. No to daj 7. Dobra, wylecieliśmy z podium, ale to nie szkodzi. Tutaj akurat. No, teraz dużą stratę z wcześniejszym wyścigiem. No teraz tym, bo ale no niestety nie szło się przepchnąć oni tymi dużymi autami. No robią robotę. A Killer Bee też nie ukrywajmy, to nie jest klasa A jakaś, więc. Zajemnie. Ale jedzie. Ale jebie. Znowu mnie schamował. O, Dangus. Jebany Anders. Jak się dobra, po mnie. Kurwa, tam. Jedź, Bronek. Dzięki, Bronek. Jak nie wiem, co się stało ze mną, nie wiem, gdzie jestem. Ale to nie ja. Mówię, wypadłem za barierkę. O, jest ciężki auto. Się nie będzie tak łatwo powygrywać, nie? Ale cię wyciągło. Miałem lekką ścinkę i nie mogłem skręcić. O Boże, co mu zrobił? No najlepiej, wypierdol mi jeszcze skręcając. Ue? Co tam się Adam stało, że ty tak polecę. Daleko nagle się pojawiłeś z tyłu? Widziałeś tym Fiatem? Widziałem, jak się cofał centralnie. Po prostu nie skręcił na ten. Na taka pułapka. Zatrzymałem się. O Boże! Gościu, jak to spadało. Kurwa, gościu Fiatem we mnie cofnął znowu. To jest. Jedny Fiat. Drugi. Pojebie ty! Do nas pewnie. Co? Mi tak wolno jechać. Ja jestem 10. O! Zary, to my zbieramy na przodzie? Chłopy, dochowałem tak, że nie pytaj. Bronkiem razem. Ja tu chcę Bronek. Przepuść mnie na lewie. No przecież jedziesz. Przecież jedziesz. Wątpię. Pojeb! Ja. Ale skręcił we mnie! O ja! Kto to kurwa? Nie wiem, co tam się odjebało. Co by się odjebało? Ale okej. Co by się odjebało? Zastał się kurwa. Bronek to poza. Każdy powinien nagrywać swoją kamerę. Pojebie! Uszwy! Puść mnie. Nie mogę jednego bota objechać, czajcie. Tak się jebany zastawia. Tak mnie już przepchnął. Kurwa, ostatni będę. Jestem ostatni. Pamiętaj, mordo, kiedyś ostatni będą ostatnimi. Goście, ej, dublują mnie. Ej, ja cię zaraz dubluję. Gorzej, jak ktoś z nas będzie dublował, to już boli wtedy, nie? No ja jeszcze już jesteśmy. Teraz. To się pchają, te łachmyty. Stradę mam, pierdy gościu Fiatem cały ja czas. Ja pierdagła, co tu stoi? Jako usyfy uważajcie, nie? No najlepiej, no wiedziałem, kurwa! No przecież to było po... Ja pierdolę! Co za debile dzisiaj na są? Na Bronka skoczył, co nie? Dobrze, jak wam kurwa zastawią tą drogę. Usyfy, człowieku. Kurwa, nie zmieszczę się tutaj. Kurwa, Yanders ruszył. Akurat jak jechałem, to on ruszył. Ja jestem w szoku, ludzie, co robią boty dzisiaj? Co robią boty? No nie, pierdolę cię! Nie. Kurwa. Co? O, nie wierzę, ostatni. Nie wierzę, kurwa, zabiję cię. Ale GTA 5 nie, tu kurwa być, wyjdę z auta i go najebie. Kurwa, cały wyścig mi zjebał. Ale który, USF czy Smatek? USF i ten, no ten USF wyjebany. Boże, ta nas ledwo na metę wjedzie chyba. Najebie go, gdzie on jest? Ja szkoda, że nie mogę wyprzedzić tego Solida, ale... Ja pierwszy raz w życiu spotkałem tak bota, żeby przez cztery okrążenia... Bo jedzie, bo przede mną był Bronek. Bronek jest, Bronek dojechał. Ledwo, ale dojechał. A panie, Bronek dechował. Ej, powiem szczerze, ten debil z tego dużego Fiata to jest kurwa jebany kamikadze, nie? Ale jak on ma na nazwę? Który to jest Fiat? Który? Ale chłopie jadę rozpędzony na drugim miejscu, a gościu se cofa.
Tak. No to byś widział u mnie, ale to nie u Syfy był, tylko ten Sentmex, czy jakoś tak. Ja jadę, on bączki kręci, nie? Chuj, mówię, trzymam się lewej. Człowieku, puścił z bączką, już pierdoli się we mnie prosto. Nie mogę. Oj. Ale co my z Tarasem poszli, to ja nie mogę. Jak tu co Brunek dachował, nie? Zeszczałem się z tego. Ja tylko widziałem do tyłu, jak ktoś dachuje, ale co wy, żeście się walnęli, czy co? Nie, myśmy się skleli z Tarasem za mocno. Aha. A ja po na opunę tarła. Jak tam był taki przejazd, że po lewej ja wydam odcinek hopki, akurat. Po prawej stronie są hopki, to ja jechałem po tych największych hopkach na środku i mnie lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. To w tak, to już wiem, o co chodzi. Dobra, daję. O kurde, zarąbiste. Tak kojarzę po tym zdjęciu. To jest długi czy krótki? To jest ten dwie trasy. Obojętnie. Dwa w jednym. To znaczy się tak, dwa w jednym, nie? I tak auta nie zmienimy, więc dawaj to. Ja już jestem, I am ready. A wydałeś odcinek? Tak, kliknąłem, możecie zobaczyć, czy wam pokazało, czy też nie. Ale piękne te pogody, nie? Całkiem innej breakfast wygląda, ludzie. A, wydałeś. Uf, liczyłem na tą lukę. Lukę modlicie niczym. O, to żeś zajebał na nas, to nie. Ja pierdolę na nas, to jutro. O, jedzie tym dużym wiatem, ten drugi, ten Eugor. Eugor, ten po lewej, z niebieskim dachem. Ja. Aha, ten pojeb, jeb go na prosto. No ale nie mnie, kurwa. Ale ty musiałeś ich ja pierdolę po billboardach wszystkich. A tu wyprzedasz, ja pierdolę, Eugor zjechał. Właśnie, dobra, ja już przegrałem. A co za debile. A ty na dół tam z nimi zjechałeś? No zepnął mnie na dół. Biały, kurwa, pojechał, nie, to mi trzeba. Nie, bo opony zahaczyłem. Oposy? Dobra, po nim. Stanął na środku jak ktoś, tam uwaga, on będzie cofał po 15 razy. Jankus, kurwa, nie mamy, przepraszam. To są opony zasrane tu są. Ale możesz, no, jechać... jak nie widzi, nie czujesz się na ten tor, to jedź długim sobie. Musisz jechać lewo wtedy. To wtedy sobie jedź lewo tam, nie? Tak, ja się zgubiłem już. Jest! Bronek pewnie pierwszą w prawo skręcił. Wyjechałem przed ziomkiem. Ale jedzie. Właśnie, czy biały był za mną, czy przede mną? Ja pojechałem tą dłuższą. Przed za mną. Dobrze. Nie pytaj nawet. Nie wypadłeś? Który jesteś? A nie, polegi pierwszy. Tu Bolek ładnie pojechał, to tam po trasę było lepsze. Jo, nie tak. O kurwa! Prawie bym to wyciągnął. O Boże, jak mnie odrzucił. O, ten bokiem kurwa stanął, na środku, idiota. Jak go odrzuciło. Evil, o, kurde. Evil czy debil? Pociągnij na tył, jo. Duża. Pociągnij na tył. O, to kurwa będzie ciekawie. Uaj, chuj, zjebałem. Ale się zmieściłem, kurwa. Ale zjebałem to. Ja nie wiem czemu, ale nie może, jak zahamowałem to... Tam jak jedziesz za szybko, to ja się pier... Ten to jest ten. O Jezu, dobra. Ale mi źle teraz poszło. Dobrze, tam się pakuje. Wiedziałem, że ty zahaczysz. Za szybko. Nie no, to było pewne, że tutaj cię zarzuci i od razu, jak tak polecisz. Jak tam, Bronek, którędy jechałeś? Nie wiem, chyba do tyłu jadę. Na wstecznym. Mówię wam, że on przejechał opony i nagle w prawo skręcił. No pierdolił się, pedł we mnie. Na Mikel. 25 sekund do Tanasa. To, że w ogóle barierki nie wjechałem. Kurwa, pomogłem cię sobie. No tak, nie wiedziałem, co będziesz chciał robić, wiesz? No a ze mnie się śmiał. U, kurwa! Jest Tanas. Ja. Ale cię, kurwa, nadziałem. Ja pierdolę. Te, co się na Jezu, ale go, kurwa, pomknąłem. Co tu się dzieje? Ja pierdolę. Tam ty przez... Pojebnął mnie! Dotknął mnie, jebany. Kurwa, byłem pierwszy. Chciałem czołówkę jakąś. Ale wiesz dlaczego? Bo ja cię jebłem tam od tyłu i cię popchnąłem na niego. No też, no. A tu już jest koniec. O kurde, szkoda. A ja mam... Mi wybiło. A szkoda, że biały tutaj, nie wiem, do zera żeśmy. Kurwa! No ten zakręt tak wolno jechałem, że masakra. No. Jest! Ale tak patrzyłem, gdzie ty będziesz, nie? Tak, zapierdalałem tam z tyłu. A ja zawadziłem, a to strasznie zwalnia. Czekaj, no. Brunczkowski gdzie jest? Jest Brunek, ale... Kurwa!
Którym, gdzie on jest? A oni tu się łączą te. O Jezu, ile tam ludzi jedzie! Bronek, po lewej będziecie brał zaraz. No po prawy! Ładuj dziwkę! O Jezus, poskoczył cały! Ja! Jeszcze dwa miejsca, nie? Ja. Jezu. A tu ktoś cofał, człowieku, jeszcze na koniec. Boże, dopiero 20 minuta, my za krótkie wyścigi zaraz nie jedziemy, a tu 130 punktów. Szok! Przepraszam. Dawaj! Kolejny, czekaj, wszystko wydane, pięknie. Pięknie, pięknie. Może auto zmienimy? Nie, no żartowałem oczywiście. Możemy jak najbardziej. Nie no, nie, powiem ci, ja, to jest fajne, bo długo czasu, zobacz, ile my jesteśmy w stanie wyścigów, jak nie tracimy czasu na wymiany aut. O, zarąbiste. Idealnie pod nasz kanał pasuje. Dobra, I am ready od razu wszyscy. Nie ma co tu zmieniać. Ty, ja w ogóle, zmienialiście na jakiś wyścig ten? Skrzynię sobie? Nie. Nie. Ja cały czas. Aha, ja nie, na ani jeden nie zmieniłem. Ja nie jeden, bo się w to nie bawię, bo jak później zapomnę. Zapomniałem. No, i ty, to nie wyszło tak źle ogólnie. Choć ja tam wygrywa, ale to farta mi dlatego. A to ty. Aha! Sorry, biały. Znowu się włączył ten sprint, co on był na live. Nie wiem czemu. Był ustawiony puchar. Że kto wygra teraz rozwalankę, startuje z pierwszego miejsca w tym. W następnym wyścigu, nie wiem czemu to się włączyło. Był puchar ustawiony normalnie. Widziałem, patrzyłem gdzie tylko jesteś. Więc no teoretycznie można się spiąć, bo zwycięzca, no mówię, będzie pierwszy startował. Czasami nie warto pierwszemu startować. No to akurat nie jest jakaś walka, a to jest też punkt? Nie, to nie jest jakaś punkt. Nie, to już. Dobra, w ludzi wjechałem. O kurwa. 14! Boże, że wszystkie auta się rozjechały, nie? Ej, weźcie tego Fiata dużego, porozmawiajcie. Dostał szczoła właśnie. Ej, ty kurwa. Brączek ma 100 życia, jak coś. Nie może tak być, gdzie jest Bronek? Bronek jeździ dookoła. Dobra, tu jest. No nie! No. O ja pierdolę! Wyleciał! Mordo, ile zabrałem? Ile zabrałem? 28. Na raz, mam dwie. Na raz, na dwie. O, lepszy. O ja. Puśćcie mnie. Oho. To 11. Dobra, na razie. Poderwało mnie na dwa koła, nie? Dobra, mam 8 żywników. Ile? Już nie żyję. Będzie ciężko ich rozwalić. Kurde, źle. Źle, bo sam sobie też dużo zabrałem. Dużo zabrałem. Dużo zabrałem. Nie, ile zabrałeś sobie? 14. No to mi ale to tyle. Wiesz. Ciężko, ciężko. Ja pierdolę, serio? Nabić się na całym ten. Na całym polu, tak? Dwa razy w ciebie? O kur... Dzień rozerwali. Dobra, masz Bronek dla ciebie. Asysta zniszczenia. Kurde, ja za tobą jeździłem cały czas. Zjeździłeś za mną? No teraz, no bo miałeś mało, bo ci na czubę poleciałem stąd, czy... No. Ale Adam ma piękne mało auto. Ty Bronek ma troszkę więcej. Właśnie bokiem uderzył, 17 zabrał. Fajnie, naprawdę. Wybierz kamerę. O, na dzięki razie. Obydwoje? Tak. No to startujemy obok siebie. Tylko, że ja trzech zniszczę po drodze, pozdro. Przynajmniej zobaczcie, jak wcześniej ludzisko odpadam, to mogę takie fajne ujęcia wam porobić. Gdzie jest Tanas? Mało ma już, na razie rozwalał. A tu jesteś. My będziemy musieli botów oglądać? Bo nie. Dobra, opada się. Iś. Dobra, przynajmniej nie będziemy startować od razu z pierwszych, więc... No i to jest zakwalifikowane, więc to przepraszam, bo... No ale jest ustawiony puchar, więc nie wiem czemu. Chłopie, to już mi pokazuje, że ja z 17, zaraz pierdolca dostanę. 17, 20, o ty z 20 biały będziesz startował. Dobra to. Danas 12, Adam 13. No by mi tylko nie usunęło Bronek z pierwszego punktów pucharu. Gdzie jest Bronek? Nie, nie powinno.
Tu jest Bronek, Boże, Bronek mnie wyprzedzi, a nie. Tak, wyprzedziłeś mnie w punktach. Nie. A w tym tak, w ty... ale tylko w tym. Czekaj, nie to. Chciałem skrócony dać. Ej, coś się rozjebało z punktami. Nie. Dobra, nie szkodzi wtedy. Są punkty normalnie. Tak, są punkty, jo. Aha, ty wiesz, ja nie mam jak coś, nie? No bo musisz kliknąć gotowy. One się ładują. Dobra, klikłem gotowy, nic nie dało. No masz! Przecież no tylko, że aha, to obok są punkty, albo jest zakwalifikowanie, tak. O Boże, ale tutaj... Ale Jungus wygrał znowu, co nie? Kwalifikacje. Jezu, jak jasno tu! Jeszcze w drugą stronę my chyba jedziemy. Góra. O, panie, to jest finish. That's right. Finish. Nie polecam tarki. O Jezus! Nie polecam tarki. Ojciec poleciał. Jak ktoś to jest krótki. Tarka tragedia. Thanos, który jesteś? Drugi. Kurwa. No tam Thanos się przeciągnął, bo już mu dała wina. No ten wyścigu przecież na tej rozwalance przecież tam. Chłopie, to obraca od razu auto. No. Teraz lekko przyhamowałem, to już tragedia. O, ale tu idzie. No, to pierwsze raczej nie dogodnie, bo tak zapierdziela, że tu. Dobra. Jedziemy, siódme okrążenie. Jakieś... co? To się jest ze siódme okrążenie. Siódme miejsce. To tak fajnie, jedziemy, siódme okrążenie. Rozwalamy mnie do zera. Na bok. Dzięki. Przepraszam. Dawno się nikogo nie wpierdoliłem po prostu, wiesz? Zobaczka, a to jest breakfast. A wiem, że jak się wpierdolę w duże, no, duże auto, bocie, to ogólnie więcej mi zabierze niż ten. Może gościu cofa. Nie. Pewnie jeszcze na tym wąskim. No, na zakręcie cofa. Już chyba go nastawili. No już nie. O, cholera. Naraz. Boże, te tarki mi nie dadzą tu żyć. Bardzo dobrze. Jak mnie tu wyciąga? Najlepsze te belki owinięte, nie? Jakbym się w nią bił, to człowieku bym w drugą stronę ją wygiął. Kurde. Ja pierdolę, 15. Można jak najbardziej. To jest 13. Kurde, tu Thanos jest. Nie, 12. A, dobra. Ładnie, Thanos, masz tam co robić z nim, a on jest jebnięty akurat. No, psypchank miał w nim takie. Mantek, spierdzielaj. Ten twitching człowieku tak zapierdziała, że to szok. O, właśnie za mną. Kurwa, Janders. No ty skurwisy, nie lepka mnie. Pierwszego miejsca spadł na 12, super. To? Ale mi chciał zajebać. A nas? Janders. Fajny tor, kurde, aż bym normalnie jeszcze kilka okrążeń pojechał, bo jestem ciekawy, co by tutaj Thanos zrobił z tym gościem. Wyciągnąłby go przez trzyma. A jak to się mówi, gdzie tylko się bije, ten trzeci korzysta, to by to mogło się bardzo dobrze to sprawdzić w tym wyścigu. O, jest. Ojciec poleciał chyba, co? Aj, Jezus! Jeszcze jedno okrążenie. No ja bym miał już teraz z tyłu ciepło, bo ten kuźwa zaczął tu doprzedzać. Dobra, dawaj ostatni tor. I akurat będzie 30 minut odcineczka, taki krótszy dzisiaj, bo chcemy więcej trochę ponagrywać. Też jeżeli na majówkę pewnie nie będziecie mieli za dużo czasu do oglądania, więc akurat sam raz. Dobra, powrót do poczekalni. Co tutaj się dzieje? Kurde. Kurwa. Musiałbym naprawdę białego nieźle załatwić, żeby tutaj wbić się na podium. Będzie ciężko na pewno. Co biały zaproponujesz? Jakaś ósemeczka, coś w tym stylu może? Chciałem zaproponować, poczekaj. Jest jedna ósemka taka na tym owalnym torze do zrobienia, ona też jest bekowa, bo jest hopka na środku. Nie wiem, czy wiesz, o którą chodzi, takie krawężniki. Sam ona jest ogólnie... A, to! A ciekawe jak z ósemką. Ale jaka ósemka? No, na tym torze, tym Sandstorm Raceway, powinieneś mieć długi tor i chyba ósemka jest. Pamiętasz, co jakiś czas temu znaleźliśmy na live? Zawijający z tym kółeczkiem. No. O to ci chodzi. O to bym wziął. I trzy okrążenia, tam i dziękuję, dobranoc. Bo... Proszę. Dobra, no i pięknie. Nie wiem, Bronek, chyba tego toru jeszcze nie jechałeś, powinien ci się spodobać. Możliwe, możliwe. Dobra. A jak się bawisz, Bronek? Bardzo dobrze. Gdzie ty jesteś w ogóle? Pan, że się uśmiał. Jezus. Ło cholera. Niepocieszony Bronek to niedobry Bronek, niezadowolony. A, kurde, jakbym te... wystarczy, że tory pozna i też już będzie wiedział, jak jeździć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. O, pierwszy. Boże, serio, jeszcze z pierwszych startujemy? Ale dziwnie. Chyba się zmieniło. To jebane. Szkoda, bo byśmy się z botami tu potrudnili trochę.
No ale dobrze, że masz kółka, nie? Tak. Ja na końcu jak startowałem. A, bo to jest to kółko. To według pozycji po prostu teraz było. Dobrze, dobrze, że zahamowałem i uciekłem na bok. Ja nie zauważyłem tych opon tu. W lewo, prawo. To w lewo jak coś, Bronek, nie? Lewo nie, później nie. Po kółku. Lewo, prawo. Nie, jak Kazik. No, jest... O Boże, baletnica! Ja pierd... Oho, machina jedzie. Dobrze, nie... ja pierdolę. Dobra, jedź na razie, widzę, ty nie lepszy też. Popy nie mam pół tyłu, nie? Nie, to oni wypychają. Tak mi przypierdolił, że to ma chłyta Adam. Musiałem walczyć o puchar, mordeczko. Próbowałem się zrewanżować, Tanas, i trochę tylko popchnąłem. Ale kurwa, powiem ci, żeś tak piękny ten zatańczyłeś kurwa przy mnie, że byłem w szoku. No kurwa, ja pierdolę, nie mogę się zresetować. No dobrze, bardzo. To jestem w szoku, kurwa, gdzieś baletnicę wywiną, nie? Zapuść mnie. Jadę po niego. Pamiętaj, 8 jest ten kurs. To jest taki ładny wjazd na ten? Na metę? Mhm. Jo, fajnie się wjeżdża na metę. Tamtą stronę jest gorzej, jak się ścigamy. Ale poszedł. No kurwa, nie mogę się zresetować. O Jezus! Wiedziałem, że będzie jechał na mnie, to nie? Perfidnie. Boże, Bronek, przepraszam, że pod prąd jebałem. Ale mi się głos przegiął, jak kurwa mnie zobaczyłem, jak mnie atakuje. Daddy! Daddy! Chłopie, wyjechałem krzesłem z pokoju. Ja też. Jak już widziałem, to na zamordę. Dobra, pierdolić to. Też, jak najbardziej. Kurwa, tam dobrze, Tanas, dobrej to. Siema, Bronek, chociaż, o, z Bronkiem sobie pojedziemy. Chociaż coś. Tak już nie będzie podium i tak. Chyba, że białego zepchnie, białego rozwalimy. Ale raczej będzie ciężko na 8 go trafić. Który jesteś, Bolak? Czekaj, bo na razie nie ogarniam się. Dobra, dobra. Jak zajebał? Jedź się dalej. Ja jestem piąty. Ej, cała nasza piątka jest z przodu. Mhm. Bez żadnego bota. Na bronu zapierdala. O kurwa, ja tu skrzyni zapomniałem. Adam chyba przełożył, bo mnie odchodzi. Ona by była zajebista. No tak, tak. Ja na każdym, ja się do mistrza Dżangusa uczę. Bronek mi jebał kalamburę. Na razie. No kurwa. No, jeszcze słowo. Słowo. Dzień dobry. Dobry. Boże, Bronek! Dobra, niech mają, Niech mają! Ja... Wywalali, więc teraz ja ich wywaliłem. Jak się zajebał, Bronek, na... Nie pierdolił się, 5 razy większe jego auto, nie? Pierdolił się. No, popełnię ten sam błąd. Luz. Nie mogę najeżdżać tak bardzo na TT, bo to auto to wypierdala powietrze od razu. Może to już trzecie. Czekaj, proszę... Tu jeszcze raz będziemy mogli kółko zrobić, nie? Puść mnie. Proszę, Biały, nie przepuszczaj go, zrób to dla mnie chociaż raz. Przepraszam. Ja. O kurwa, Bronek, jak z tyłu się rozjebali. Kurwa. No, nie widziałem. Zobacz. Ja nie wiem, będzie remis wtedy, tak? Bo nie. Spacjo. To? Trzy punkty różnicy chyba były między nami i będzie remis. Kurwa! Pojebie mnie! To poszedł. Nie, jeszcze bronić. Zdaje, że miałem 3 różne. Jest! Jedź, kurwa! Jedź! Boże? Jest! Wepchnął mnie! Ale Bronek miał najlepszy odczuwany. Kurwa! Ale zrobiłem Bronka na ostatnich okrążeniach, kurwa, ciągłem także szok. Mówiłem, że będzie remis. Ej, jakim cudem Bronek o 600... Tak, jestem pierwszy na razie. W którym ty odcinku to zrobił? W którym odcinku trasy? Szok. Ja zapraszam na kolejne odcinki do chłopaków. Tam myślę, że już wiecie, jak są oddzielne auta, to inaczej człowiek może trochę porozwalać. Także zapraszam serdecznie do chłopaków już na kolejne odcinki. Miłej majóweczki, na razie szołeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć! Siemano.